Jurorzy po pierwszych odcinkach obstawiają, kto wygra. Rozmawiacie między sobą o tym? To się bardzo zmienia. Czasami jest tak, że w pierwszych odcinkach wydaje się, że są jacyś liderzy, że są dwie, trzy osoby, które wypadną znacznie lepiej niż inni koledzy. Potem częstokroć jest tak, że ktoś, kto był w pierwszych odcinkach gdzieś tam mocno zblokowany, stremowany, onieśmielony, nagle coś w nim pęka, rozwija skrzydła i po prostu dobija do tej absolutnej czołówki peletonu, a nawet ją jest w stanie prześcignąć. Także tu są czasami tak nieoczekiwane metamorfozy i tak nieoczekiwane rozkwitnięcia wielu talentów. Myślę, że taką osobą był na przykład Filip Lato, który tak dość nieśmiało się na początku w tym programie rozkręcał. Mieliśmy wrażenie, że Filip jest bardzo sprawnym wokalistą, natomiast tak podchodził troszeczkę, jak to omawiamy, jak pies do jeża, podchodził do zadań aktorskich i odnosiliśmy wrażenie, jakby był mocno stremowany i nie chciał się tak mocno angażować w te prace, w te zadania aktorskie. Natomiast wokalnie świetnie sobie radził prawie z każdym zadaniem. Przyszedł taki moment, gdzie mam wrażenie, że w nim samym zadziała się jakaś magia, coś się podziało takiego w jego sercu i w jego duszy, że nagle okazało się, że się gdzieś w nim odblokowały również jakieś talenty aktorskie i udowodnił, że z uczestnika, artysty, który wydawało się, że tak się z umiarem rozkręcał w tym programie, nagle rozkwitł tak ogromny talent i tak spektakularne zwycięstwo w programie, że Filip na odmianę był na pewno dowodem na to, że ktoś, kto może na początku nie rokować jako lider, może okazać się nagle cudownym olśnieniem, objawieniem i fantastycznie rozwijającym się talentem. A w tej edycji? W tej edycji myślę, że każdy miał taki moment, kiedy zasługiwałby na zwycięstwo całego programu. Każdy miał swój odcinek, mnóstwo wzruszeń, mnóstwo niewiarygodnych po prostu transformacji. To była naprawdę bardzo mocna ekipa. Myśmy mieli naprawdę przechlapaną sytuację jako jurorzy, musząc rozdzielać te punkty, bo wiadomo, że zawsze te najniższe punkty, jedynki, dwójki, trójki, to są kompletnie po prostu z kosmosu wzięte, absolutnie niezasłużone, zaniżone punkty i wiadomo, że każdemu, komu musimy w jakimś odcinku te najniższe punkty wręczyć, że robimy tym ludziom krzywdę i to jest ewidentny dla nich faul, bo nikt na tak niskie oceny nie zasługuje na tym poziomie programu. Ale ogromnie się cieszę, że cała ósemka zaprezentowała się tak pięknie w finale i w duetach i w tych solowych utworach finałowych. Myślę, że ktokolwiek z tej finałowej czwórki, która dziś walczyła o różne kolory masek, srebrną, złotą, brązową i żelazną, ktokolwiek z nich by dzisiaj nie otrzymał złotej maski, byłoby to w pełni zasłużone zwycięstwo za całą pracę podczas wszystkich odcinków tego programu. Każdy na swój sposób. Antek Smykiewicz był gdzieś tam mocno onieśmielony, tak się jakby rodził w tym programie, otwierał i pokonał najwspanialszą drogę takiego naprawdę fantastycznego otwarcia się artystycznego i jego występ dzisiaj w finałowy był taką fantastyczną wisienką, a nawet powiedziałabym fajerwerkiem na torcie, więc absolutnie mógłby również tę edycję, dzisiejszy odcinek wygrać za swoją fantastyczną drogę, jaką przeszedł i jak się sam będąc świetnym wokalistą, ale jak jeszcze bardziej się w tym programie rozwinął i dojrzał. Ela Romanowska z cudownym poczuciem humoru, fantastyczną umiejętnością transformowania się w postaci męskie, kobiece, wszelkich narodowości, ras, obyczajowości, epok. Niesamowicie plastyczna dziewczyna, ogromnym również uroku, poczuciu humoru, ukochana przez telewidzów. Myślę, że też w pełni mogłaby zasługiwać na wygranie całego programu i dzisiejszego odcinka. Kasia Dąbrowska, fantastyczna profesjonalistka, znana wszystkim Państwu jako ulubiona aktorka, a tak niewielu z nas, ze mną włącznie, nie wiedziało o tym, że Kasia jest tak wybitną wokalistką. Ja przed tym programem znałam Kasię wyłącznie jako aktorkę. Ja nawet nie wiedziałam, że Kasia Dąbrowska jest tak zawodową, fantastyczną wokalistką o takim głosie, takiej muzykalności i takim
takich możliwościach artystycznych i ogromnie się cieszę, że dała się wszystkim Państwu, telewidzom, poznać od tej swojej fantastycznej muzycznej strony. Również mogłaby za wiele wcieleń i za swoją cudowną pracę w programie dzisiaj go wygrać. No i Kaziu, któremu udało się ten program wygrać. Myślę, że Kaziu ma tylu sympatyków i miłośników, nie tylko fanów swoich seriali i filmów, w których gra, ale i również po tym programie. Myślę, że jego osobisty urok i bardzo specyficzne, takie wysublimowane poczucie humoru wszystkim zapadło w serce i myślę, że to był fajny, pozytywny i radosny werdykt dzisiaj. I trzymam już kciuki za kolejną edycję. Bardzo się cieszę, że będziemy ją realizować i od września spotykamy się ponownie w Polsacie. Kto zaśpiewa, jeszcze nie wiem.